Cześć, witam was wszystkich w kolejnym odcinku tej serii. Jest to już 9. część tego mini wideo przewodnika. Przybywam dziś do was z kolejną propozycją, ale zanim ją omówię, zachęcam do kliknięcia przycisku subskrypcji i dzwoneczka. Dzięki temu będziecie na bieżąco z pojawiającymi się tu materiałami. Tym razem kolejna propozycja z północnej części kraju. Po raz drugi przed wami piękna Warmia i mały fragment Mazur. Tym razem odcinek drogi numer 53, mający swój początek w Szczytnie, a koniec w stolicy Warmii, Olsztynie. Jest to chyba druga najbardziej popularna w regionie trasa, obok omawianej wcześniej drogi numer 58. Według mnie nawet fajniejsza. Na ogromny plus zasługuje bardzo równy asfalt, który zdecydowanie wygrywa w tej kategorii z wszystkimi dotychczasowymi proponowanymi trasami. Można go określić jednym słowem – perfekcyjny. Długość drogi wynosi 39 km. Przebiega ona przez miejscowości Korpele, Jęcznik, Grom, Leleszki, Pasym, Tylkowo, Trękusek, Klewki. Tak swoją drogą uwielbiam nazwy miejscowości w tej części kraju. Tak jak już mówiłem, rozpoczynamy w Szczytnie. Pierwszy etap charakteryzuje się łagodnymi winklami. Zachęca to do trochę szybszej jazdy. Mijamy granicę mazursko-warmińską. Od Jęcznika można powiedzieć, że zaczyna się drugi etap. Atrakcyjniejsze stają się zarówno widoki, jak i przebieg asfaltowej wstęgi. Winkle robią się ciaśniejsze, ostrzejsze, a teren pagórkowaty, trochę jak ze słynnej tapety Windowsa. Podczas przejażdżki mijamy ogromne ilości motocyklistów. Naprawdę nie miałem problemu, aby nagrać w ciągu dosłownie 5 minut sporo przebitek z motocyklami w roli głównej. Dużo pozytywnej energii dostarcza pokonywanie tego ciekawie poprowadzonego fragmentu drogi, dodatkowo urozmaiconego zmianami wysokości. Nie są to oczywiście żadne góry, ale małe, tak charakterystyczne tutaj pagórki, które sprawiają, że czujemy się trochę jak na rollercoasterze.
pamiętajcie, że kamerki sportowe, zwłaszcza takie z szerokokątnym obiektywem, jakiej ja używam, mocno wypłaszczają teren i łagodzą winkle, zatem obraz, jaki widzicie, jest jednak trochę zaburzony względem stanu rzeczywistego. Ktoś w komentarzach w poprzednim filmie z Warmii i Mazur zarzucił, że droga wygląda jak każda piesza lepsza gdzieś w Polsce. Zapewniam, że tak nie jest. Trzeba tylko ruszyć tyłek, pojechać na Mazury i samemu się o tym przekonać. Realizując filmy, staram się, ale nie wszystko da się przekazać i przedstawić na wideo. Daję wam tu propozycje tras, ale samemu trzeba się przekonać na własnej skórze, jak jest w rzeczywistości. Ręczę za to, że odczucia z jazdy będą zupełnie inne, niż może się to wydawać podczas oglądania filmu. Wiecie, to tak jak ktoś, kto nigdy nie jeździł motocyklem, ale ogląda sobie jakieś tam filmy z motocyklami, kreuje się w jego głowie jakieś wyobrażenie, jak to jest jeździć, ale sami wiecie, że nijak ma się to do odczuć i emocji, jakie rodzą się podczas gdy siadamy już faktycznie na moto. To taka mała dygresja. Nowy etap to znowu zestaw łagodniejszych łuków, który doprowadza nas do miejscowości Klewki. Końcówkę do Olsztyna można potraktować już jak zjazd z odcinka specjalnego albo z toru do depo. Tradycyjnie w opisie pod filmem możecie znaleźć link do trasy naniesionej na googlową mapę. W kolejną środę widzimy się znowu i absolutnie nie ostatni raz. Kolejne pomysły na filmy już czekają w kolejce. Cześć! Funny now I kinda like this life, I like this life.